Dzień dobry! Witajcie w kolejnym odcinku koreańskiego Vlogmasa. Dzisiejszy odcinek to będzie Q&A, bo, tak jak mówiłam ostatnio, wybiło nam 2000 subskrypcji i będziemy sobie odpowiadać na pytania, które zadaliście pod ostatnim filmikiem. Przedostatnim. Dlatego zaczynamy bez zbędnych serdeczności, bo nie ma czasu. Mam tu otwarty komputer i jedziemy z pytaniami. A na pewno się zastanawiacie, co to za wspaniałe tło za mną? Dostało z urodzin Sonu i musiałam tutaj coś nagrać i nie ściągałam tego specjalnie. Patrzcie, jak się fajnie mieni. Oj. Nie ściągałam tego specjalnie, żeby nagrać tutaj. Ten filmik, dlatego dzisiaj nagram ściągnę i będzie wreszcie można normalnie żyć bez dziwnej, brokatowej ściany. Więc tak, zaczynamy. Pierwsze pytanie: Jak w Korei wybiera się imię dla dzieci? Jak ty wybrałaś imię dla synka? Czy faktycznie chodzi się do wróżek, żeby nadać dobre imię dla dziecka? I tak, bardzo dużo ludzi chodzi do wróżek, żeby nadać dobre imię dla dziecka, ale myśmy wybierali tak, że chcieliśmy imię, które będzie łatwe do wymówienia w Polsce, no i normalne w Korei, żeby nie było, że ma jakieś takie bardzo zachodnie. Od niej imię. głównie się zastanawialiśmy nad koreańskimi imionami, bo nie, chcieli, nie chcieliśmy, żeby to tak było obco brzmiąco. Yy, Mój yy, mąż wpadł kiedyś tak tylko rzucił, że może Sonu, a mi się bardzo spodobało, no więc tak zostało i mi się już żadne inne imię nie podobało z tych wymienianych przez mojego męża. W polskim paszporcie będzie tak napisane, po koreańsku się pisze tak, a ja zawsze piszę tak, bo najłatwiej się to czyta tak. Więc tak wybieraliśmy i nie byliśmy u wróżki, ale chyba dziadek mojego męża sobie tam jakoś wybrał chiński znak do tego imienia i zaproponował nam trzy chińskie znaki, ja w ogóle nie wiem jak się je pisze, które mu tam pasowały, że tam oznaczyło, że Sonu jest zawsze dobry, miły i uczynny, coś takiego. Jakieś tam powybierali i zwykle te imiona mają znaczenie takie, że każda sylaba imienia ma jakieś znaczenie, bo każda sylaba to jest znak chiński, a ten znak chiński ma znaczenie, więc więc zwykle tak to jest. I właśnie z tymi imionami zachodnimi nie za bardzo się tak da zrobić, bo te sylaby zachodnie nie mają znaczenia. Poza tym nie chcieliśmy zachodniego imienia, bo wszystkie polsko-koreańskie dzieci mają zachodnie imię. Dużo też ma osobno imię polskie i osobno koreańskie, no ale i tak temu dziecku będzie trudno, bo będzie musiał się uczyć dwóch języków. Już imię niech ma jedno. Tak, więc to tyle. Kolejne pytanie, 65 lajków od yy, Pyra w Korei, nie znam człowieka. Yy, kiedy kolab? Kiedy widzimy się na żywo na jakiś picki kolab. Otóż, oczywiście, że się widzimy, aha, bo my się widzimy co chwila na nagrywanie tymczasem w Korei naszego podcastu, ale Pyruniu, jak się korona uspokoi, to wbijaj. <gry> <gry> tak, dobrze. I następny. Czy razem z mężem Planujecie, aby wasz synek był dwujęzycznym? Zauważyłam, że mówisz do niego po polsku, stąd to pytanie. Oczywiście, że planujemy. Yy, mam nadzieję, że to dobrze wyjdzie. Ja mówię po polsku, mąż mówi po koreańsku. Czasami mi się tam wymknie coś po koreańsku, czasami po mężowi się wymknie coś po polsku. Chociaż on za wiele tych słów polskich nie zna, czasami nam się po angielsku zdarzy coś. Szczególnie mi, jak gotuję. Bo nie wiem, ja zawsze, jak gotuję, to mam taki jakiś. Taki, tak się bawię w program kulinarny i sobie mówię po angielsku, co robię. I wtedy sonu się nasłucha, ale. A tak, to mówimy po polsku. Ja mówiłam po koreańsku. I w ogóle dużo było takich pytań. Na przykład, w jakim języku mówi mój synek? No, to mój synek jeszcze nie mówi nic oprócz mama, więc wychodzi na to, że po polsku. Chociaż po koreańsku też jest słowo mama, no ale nie znaczy mama. O. I tutaj jest pytanie, które też bardzo często się pojawiało. Tutaj są 54 lajki pod tym pytaniem. Ja mam takie prywatne pytanie. Opowiedz, jak poznałaś męża i jak twoja rodzina przyjęła to, że zostaniesz w Korei? Jak poznałam męża? Poznałam go. Podczas mojego pierwszego wyjazdu do Korei, bo yy, pracowałam w tej koreańskiej firmie tutaj, i on też pracował w tej firmie, parę biurek obok mnie, i tam nie zbyt wiele osób mówiło po angielsku. Ja wtedy w ogóle nie mówiłam po koreańsku, i on był jedną z tych nienicznych osób, które mówiły po angielsku, i tak zawsze coś zagadywał, zawsze coś jakoś starał się mi pomóc, jak miałam jakiś problem, i tak sobie jakieś pomyślałam, że ła, i może on mnie lubi. I tam ubrałam się, pamiętam, że wtedy się tak pomalowałam, taki włożyłam w to <laughs> dość. Sporo wysiłku. No, tak się postarałam, rano malowałam się, ubrałam się w różowy sweterek. Poszłam do pracy i pierwsze, pierwsze zdanie, jakie powiedział do mnie yy, mój przyszły mąż, to było: O, wyglądasz na zmęczoną dzisiaj. I sobie tak pomyślałam, boże, no to jednak nie. No ale potem jednak się okazało, że miałam rację i że coś tam zaiskrzyło. I tak się spotykaliśmy przez całą tą moją delegację. Potem, jak przyjechałam, to też. No i widzicie, tak to jest. O, tutaj jest też dużo lajków. Jak twój mąż reaguje na to, że nagrywasz i pokazujesz dziecko na YouTubie? Mój mąż y, bardzo pozytywnie reaguje, bo przynajmniej mu y, nie stoję nad głową cały czas i nie pytam, co tam, może coś porobimy, tylko sobie nagrywam, on sobie może robić co chce, więc bardzo pozytywnie na to reaguje. A jak reaguje na to, że pokazuje dziecko na YouTubie, no mamy piękne dziecko, no to czemu mamy go nie pokazywać, no nie? Tak, raczej, raczej takie ma podejście. Nie pokazuje nic takiego nieprzyzwoitego, więc chyba jest OK. Następne pytanie. Czy gotujesz koreańskie dania? I jeśli tak, to jakie były twoje początki? Yy, tak, gotuję koreańskie dania, cały czas gotuję koreańskie dania, a moje początki były takie, już w Polsce zaczęłam gotować koreańskie dania, robiłam kimbab, bibimbab, no i coś tam jeszcze, a a w Korei, jak byłam na tej delegacji, to nic nie gotowałam, no bo nie miałam nawet kuchni, a potem jak już przyjechałam, to gotowałam cały czas. I ja bardzo lubię gotować, szczególnie koreańskie dania, bo koreańska kuchnia mi się wydaje jest trochę prostsza od polskiej, bo w Polsce w Polsce jak się gotuje zupę, to, to trzeba się nakroić, namieszać, na wszystko, a w Korei wszystko się wrzuci do jednego gara i jest. Ja mam takie wrażenie. A nie wiem, bardzo lubię gotować koreańskie dania i chcę Wam zrobić jakieś koreańskie film kulinarne filmiki. Mam nadzieję, że się uda. I następne. Ile czasu zajęło Ci nauczenie się Języka koreańskiego i czy nauka była dla ciebie trudna, czy sobie dobrze radziłaś? No, jestem tu trzy lata i cały czas się uczę, tak naprawdę, bo teraz mówię cały czas po koreańsku, ale to, to nie jest jeszcze taki poziom, żebym rozumiała wszystko zawsze. To, to chyba nastąpi za jakieś dziesięć lat, tak mi się wydaje. Ale uczyłam się y, sama w domu z, z różnych książek, to kiedyś zrobimy taki filmik o nauce języka, bo to jest super pomysł i mi się wydaje, że to dużo ludzi interesuje, chyba, prawda? Uczyłam się sama w domu, chodziłam też na takie kurs, który mi jest potrzebny do obywatelstwa, ale na tym kursie nie, nie za wiele się nauczyłam, bardziej sama wtedy z książek do testu, jak się uczyłam, przygotowywałam sama, to wtedy dość dobrze poszło i przede wszystkim, jak pracowałam w... uczyłam angielskiego, to tam było dużo dzieci i te dzieci na przerwach zawsze do mnie mówiły po koreańsku. Ja tak sobie, no trochę, trochę nie, 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 nie pedagogicznie, bo powinnam była y, do nich mówić po angielsku zawsze, nawet na przerwach, no ale trochę je wykorzystałam i mówiłam do nich zawsze po koreańsku też na przerwach i z dziećmi jest tak, że one fajnie rozumieją, co się do nich mówi, starają się zrozumieć. A jak się mówi do jakiejś mm, kobiety albo mężczyzny w średnim wieku, no to oni już nie mają tego, tej dziecięcej ciekawości i już tak nie starają się zrozumieć, co ty mówisz, tylko po prostu jak nie rozumieją, to. O? Tak, tak robił, a dzieci cały czas się starają, więc dlatego z dziećmi te konwersacje zawsze mi się ciekawie prowadziło. No i dzieci też pro, używają prostszych słów, więc wtedy najbardziej mój koreański się poprawił. I następne pytanie: jak gotujesz w domu, trochę po polsku czy po koreańsku? Jak twój mąż reaguje na polską kuchnię smakuje mu, a co lubi jeść co? No więc ja gotuję w domu głównie po koreańsku, i to głównie dlatego, że ja lubię bardzo koreańską kuchnię i jest dużo lżejsza, tak mi się wydaje, niż Polska, więc to jest dobrze dla mojego brzucha. Mój mąż też bardzo lubi koreańską kuchnię i niestety nie przepada za polską. Smakuje mu tylko grochówka, i kiełbasa, ale taka w Polsce kiełbasa taka swojska, bo moi rodzice w Polsce mieszkają na wsi i tam jest czasami swojska kiełbasa, którą robi mojego taty kolega. Pozdrawiam, bo boże ogląda. Bardzo dobra kiełbasa, mój mąż ją kocha i to są dwie rzeczy, które lubi mój mąż. Reszty raczej nie za bardzo niestety. Kanapek nawet nie lubi. No tak dziwnie. To dużo koreańczyków nie lubi takich. Takich polskich klimatów. A Sonu co lubi jeść? Sonu lubi jeść najbardziej klopsiki z mięska, ale zawsze mu tam daje warzywa, żeby nie było, że same mięsko je. Następny zawsze mnie interesował fenomen związany z sauną w Korei, może pani o tym opowiedzieć. Tak, tak, fajnie do mnie mówicie na pani. Ja jeszcze nie jestem taka stara, to nie, może, nie musicie do mnie mówić na pani, ale jak chcecie, to możecie. No to Mówcie, sobie, jak chcecie. Tak czy siak, sauna w Korei jest super i o tym też by super było zrobić odcinek, w ogóle iść do takiej sauny i troszeczkę nagrać, ale teraz jest korona i się nie. Da, jak te sauny w ogóle przetrwają ten ciężki okres, to nam na kiedyś pójdziemy. Następne pytanie, czy poka... O, dużo osób mnie pytało, czy pokażę męża, tutaj powklejamy, czy pokażę męża i ja bym chętnie pokazała, bo co, co mam do ukrycia, prawda? Ale mój mąż mówi, że on nie po to przez całe życie nie miał Instagrama, Facebooka, na Kakao nawet nie ma zdjęcia, nie po to, żeby ja go teraz na, na YouTubie pokazywała i stwierdził, że jak odniosę sukces na YouTubie, to wtedy się może pokażę, więc nie do końca wiem, co on rozumie przez sukces. Myślę, że Nasze liczby yy, subskrybentów, które się określa jako sukces, mogą się dość znacznie różnić, więc na razie go raczej nie pokażę, musicie mi wybaczyć. Musicie się zadowolić zado mną, moim synem i Koreą. O, tu jest takie długie pytanie. 11 lajków zebrała, jest mega długie. Ile kosztuje dziennie wyżywienie na mieście? Nie wiem, jem w domu. Nie no, jakby się chciało jeść śniadanie, obiad, kolację na mieście, no to najtańsze posiłki, na przykład kimba, można kupić za 3000, czyli tak około 10 zł. Yy, to można sobie zjeść na śniadanie. Na obiad można sobie zjeść jakąś zupkę, bo to zawsze jest zupka, ryż i różne przystawki i to też nas będzie kosztowało no, od 15 do 20 30 zł, a na kolację możemy sobie iść na przykład na grillowane mięsko i to już jest duży wydatek bo tu się ceny y, zaczynają od, no, od 30 zł na pewno w górę za hanu, tak jak Wam pokazywałam w ostatnim filmiku, płaci się dużo więcej. Tak, no ale tu jest dużo pytań, więc szybciutko. Yy, czy Koreańczycy naprawdę mają problem z alkoholem? Po co, ponoć są zaraz po Rosjanach na świecie pod względem spożycia. Nie wiem, to bo... Mój mąż na przykład nie może w ogóle pić alkoholu, bo się robi cały czerwony, bo ma alergię. I dużo Koreańczyków ma alergię. Moich koleżanek, dużo, dużo mężów nie może. W ogóle bwą alkoholu się robią czerwoni. Ale dużo też ludzi wydaje mi się, że pije na tych imprezach firmowych i tak dalej. Ale tu się nie pije takich bardzo mocnych alkoholi, tylko to soju, które ma to 14%. Więc no nie ma takiego dramatu. Myślę, że możliwe, że Koreańczycy są drudzy po spożyciu alkoholu po Rosjanach, ale jest to zdecydowanie słabszy alkohol. I następne. Nie? Mm, to już powiedziałam, dlaczego po biotechnologii wylądowałaś w Korei? Bo biotechnologia okazało się, że mnie interesuje tylko na poziomie robienia jogurtów i wina, a inne rzeczy nie za bardzo. I nie chciałam, nie chciałam mm, iść w tym kierunku, dlatego tak jak Wam już opowiadałam, zainteresowałam się Koreą. No i tak sobie tu jestem. Zawsze byłam bardziej humanistycznym umysłem. Po prostu nie chciałam iść na humanistyczne studia, bo wszyscy mówią, co, na humana pójdziesz? No. Mm, czy Koreańczycy są bardziej konserwatywni od Polaków? Chyba tak, na pewno tak, bo tutaj się tak bardzo szanuje starszych, starsze osoby. Znaczy w Polsce też się szanuje starsza osoba, ale tutaj się aż tak do przesady czasami i tam się musiała zastanowić. No nie wiem. Tak, są konserwatywniejsi, że na przykład ciąża bez ślubu to o matko, że mieszkanie przed ślubem to też tak nie za bardzo. Koreańczycy na przykład przedstawiają swoją narzeczoną swoim rodzicom dopiero jak już się decydują na to, że wezmą ślub. Wcześniej w ogóle się nie spotykają w domu. Więc wydaje mi się, że jest bardziej konserwatywnym krajem od Polski. Ile w tym komentarzu jest pytań? Tu jest jeszcze tak. Jaką dzielnicę w Seulu najbardziej polecasz? Nie wiem, bo ja mało podróżuję do Seulu. Najbardziej mi się podobają te turystyczne. tak. To, o tym powinien być jakiś filmik kiedyś. W jak dużym mieszkaniu mieszkacie metrażowo, czy na ileś w pokoi? <grym> <grym> nie wiem, jest to mieszkanie nie Ma pokoi. Cztery pokoje, salon, kuchnie, dwie łazienki. Tak. W jakim miesiącu jest najpiękniejsza jesień w Korei? W październiku. Polecam październik na odwiedzanie Korei. Jest subcio. Jakie koreańskie jedzenie polecasz, a czego nigdy nie zamawiać? Polecam jak na pierwszy raz kimbab, bibimbap, kimchi ci Czego nigdy nie zamawiać? Nie wiem. Ja na przykład nie lubię sundeguk, czyli taka zupa z kaszanką, znaczy z ryżanku. No, ale to są moje preferencje. Ja nie dorosłam jeszcze do <laughs> kaszanki, ryżanki i tak dalej. Czy koreańskie jedzenie naprawdę jest tak ostre? No, są bardzo ostre rzeczy, ale są też w ogóle nieostre rzeczy, nie jest tak, że wszystko jest ostre. Ja tam nie przypadam za bardzo ostrym jedzeniem, kimci nie jest aż takie ostre, inne rzeczy, no, są, ale to nie jem ich. Dlaczego to dziecko jest takie urocze? <grywa> Dziękuję. Ktoś mi się tu pyta, Emilia Dynak mi się tu pyta yy, o pracę w koreańskich firmach i uwaga, uwaga, w tym tygodniu, w środę będzie odcinek Tymczasem w Korei, który będzie cały o pracy w koreańskich firmach, więc zapraszamy. Nie będę tutaj nic mówić. O, to jest super pytanie. Placki ziemniaczane jesz z cukrem czy z solą? Zaskoczenie, uwaga, nie lubię placków ziemniaczanych. Polecę łapki w dół, czuję. No, no, nie lubię. No. Tak, jak wymawia się imię słodziaka, sonu? Czy była Pani kiedyś w tym koreańskim karaoke room? Tak, byłam i bardzo są super, kocham je, kocham tam chodzić i zawsze przed świętami, znaczy zawsze, dwa razy czy trzy razy. Które to moje święta w Korei, trzecie, drugie. Przed świętami zawsze chodzę z mężem do, na karaoke sobie pośpiewać last Christmas, ale no w tym roku nie. i, i, i mu tak jest, trzeba będzie w domu być. Czy zna pani jakieś osoby oprócz Pyry, co mieszkają w Korei, a są z Polski? Tak dużo jest Polaków, znaczy, no ja wiem, czy dużo. No jest trochę Polaków, znam trochę Polaków. Są. I jak, czy pojawi się kiedyś filmik z gotowaniem koreańskich potraw? Na pewno się pojawi, bo ja kocham gotować. O! Jak to jest u Koreańczyków z zakupami ubraniowymi? Czy przeważnie kupują dużo przez internet? W małych sklepikach, czy może większość woli popularniejsze sieciówki? Wydaje mi się, że najwięcej ludzi kupuje przez internet. W małych sklepikach to też się czasem kupuje, ale niedużo, a w, sie w sieciówkach wydaje mi się, że najmniej ludzie kupują. O, czy twój mąż rozumie polskie słowa? Rozumie bardzo mało, na przykład. Yy, znaczy rozumie, ale nie chce mu się uczyć. Zawsze go gonię, ale nie chce mu się uczyć na razie. Nie wiem, czy się kiedyś nauczy. Mówi, że jak Sonu będzie mówił, to on się wtedy też nauczy. No, no nie sądzę. Coś tam rozumie, jakieś takie podstawy, bardzo podstawy. Czy byliście już razem w Polsce? Byliśmy już razem w Polsce dwa razy. Raz na długo, na dwa miesiące. Jak w Korei wyglądają święta? No kochani, to jest vlogmas, będzie jeszcze bardzo dużo odcinków o świętach. Właśnie, bo było pytanie na początku o to, czemu, jak moja rodzina zareagowała. No, to bardzo źle zareagowała, bo jestem jedynaczką, i sobie wyobraźcie, że macie jedno dziecko, a ono sobie wyjeżdża do Korei, dlatego ja postanowiłam, że Sonu. Nie może być jedynakiem, bo jak mi kiedyś wyjedzie, to co ja zrobię? Czy planujesz na stałe zostać w Korei? Na razie, na razie się nie wyprowadzam, ale nie mam też jakichś takich grubszych planów, że to wiem, że to na pewno zostanę tutaj. Ja to w ogóle zawsze chciałam w Kanadzie mieszkać, ale chyba nie pyknie. Znaczy nie wiem. A i gdyby gdybyś wróciła do Polski, gdybyśmy się przeprowadzili do Polski, to czy byłoby ciężko opuścić Koreę, tak, bo Korea jest bardzo wygodna. No i fajnie jest. O, czy na co dzień pani komunikuje się z mężem po koreańsku, czy raczej po angielsku? Po koreańsku. Kiedyś na początku. Jak spotkaliśmy, to w ogóle nie mówiłam po koreańsku. Potem, jak już mówiłam, to się wstydziłam strasznie mówić po koreańsku z nim. Z innymi ludźmi już rozmawiałam, a z nim się wstydziłam, ale potem jakoś się przemogłam. To niedawno było chyba jak w ciąży byłam. Się przemogłam i już mówimy tylko po koreańsku. Jest prościej dużo. Czy to prawda, że w Korei najbardziej jest pożądane pracowanie w LG albo w Samsungu? No jasne, bo to są fajne firmy, dużo płacą. dużo płacą. LG nie płaci chyba tak dużo jak Samsung. Samsung jest bardziej taki pożądany niż LG. No, i bardzo dużo ludzi chce pracować w Samsungu, a nie bardzo dużo może. Czy trudno było mi się odnaleźć w nowym miejscu? Nie trudno było, bo ja zawsze, zawsze mi się Korea tak. Podobała, że zawsze czułam się jako siebie w domu. Ale czasami są takie trudności, to zawsze tak jest, wszędzie. Czasami coś wkurza tak na maksa, ale to nie, nie jest aż tak tragicznie. Co najbardziej kocham w Korei? Mm, metro, komunikację miejską, jedzenie, ice americano. Nie, to no, dużo jest, wszystko. Bardzo dużo ludzi rzeczy lubię w Korei. Jak znosisz klimat i robactwo w Korei? Robactwo? Nie odczułam, żeby było jakieś robactwo duże, większe niż większość w Polsce. Poza tym są moskitiery w oknach zawsze. Więc nawet komarów tak dużo nie wlatuje w, w lecie do domu, a klimat? Spoko, trochę w, w lecie jest trochę ciężko, bo jak jest gorąco, ale jest wszędzie klimatyzacja, więc nie jest tak źle. To chyba by było na tyle. Pewnie na jakieś pytania nie odpowiedziałam, ale wydaje mi się, że odpowiedziałam też na dość dużo. Pewnie ten filmik będzie dość długi. Znowu mi to słońce razi mnie? No to ja nie mogę. Zawsze tak jest. Zerwę tą dekorację i. Jeszcze mi się tu słońce zbudził. Więc sobie w ten sposób dogramy i będzie świąteczny element w postaci świątecznego ubranka tego pana. Gdzieby teraz się batonika zdrowego? Batonika. Yy, I było jeszcze takie pytanie: ile ten piękny pan ma lat? Ile ma sionu latek? Ten pan Maroczek. Tak? Tak, psu Maroczek. No i to chyba wszystko. No to tak, to subskrybujcie. Dawajcie łapki w górę. Dajcie znać, czy, czy macie jeszcze jakieś pytania kiedyś, a to kiedyś sobie, kiedyś sobie jeszcze zrobimy jakieś Q&A. No i to by było na tyle. Prawda się, no? A powiedz coś po polsku, Niuniu. -Niu. Mama. 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 Powiedz coś po polsku. Mama. Mama. Mama! Nie będzie gadał. Papa Papa! Pa. To cześć.